Panie posłanki, panowie posłowie, będę starał się w tym wystąpieniu przede wszystkim skoncentrować na konkretach, bo całość wystąpienia zostanie przedstawiona do dokumentu, który jest przygotowywany na tej zasadzie, jak mówi łacińskie takie powiedzenie, verba volant scripta manent, czyli słowo ulatuje, pismo pozostaje. Zresztą język łaciński jest bardzo istotny, bo Karta Praw Rodziny też w pierwszej swojej wersji została napisana po łacinie i po polsku, w dwóch językach. Proszę Państwa, w imieniu NZZ Solidarność chciałem przedstawić to, w jaki sposób związek, który wywalczył wolność dla Polski, który jest wyjątkowym związkiem, bo ma wpisane do statutu zasady opierania się na wartościach chrześcijańskich i na katolickiej nauce społecznej. Zastanawiam się, czy jest w świecie reprezentatywny duży związek zawodowy, który opiera swoje zasady i ma w statucie to zapisane, preambule zresztą statutu, że opiera swoje działania na katolickiej nauce społecznej i na etyce chrześcijańskiej. Związek to zrobił już w latach 90., a praktycznie już w okresie, gdy tworzyły się porozumienia sierpniowe i późniejszej działalności, szczególnie działalności podziemnej, wtedy ugruntowała się ta fundamentalna zasada oparcia się Solidarności na wartościach chrześcijańskich. Przy czym tu jest bardzo ciekawe to powiązanie wartości rodzinnych i Solidarności jako takiej, bo we wstępie do Karty Praw Rodziny rodzina jest tak zdefiniowana w artykule E. Rodzina będąca czymś znacznie więcej niż tylko zwykłą jednostką prawną, społeczną czy ekonomiczną, stanowi wspólnotę miłości i solidarności. I proszę Państwa, w Karcie Praw Rodziny z 1984 roku jest to zapisane, że właśnie ona stanowi pewien model solidarności. Stąd właśnie związek zawodowy, Solidarność, tak mocno w swoich dokumentach, w statucie stawia kwestię rodziny, rozwiązań prorodzinnych, ponieważ wzorcem Solidarności dla NZZ Solidarność jest rodzina, która właśnie tą zasadę Solidarności ma niejako w rysunku genetycznym. Czyli to jest jakby ta najmniejsza komórka i najważniejsza komórka także Solidarności. I teraz, żeby nie przedłużać, przypomnę, jak w postulatach sierpniowych już kwestie rodzinne zostały postawione. Zapewnić odpowiednią ilość miejsc w żłobkach, w przedszkolach dla dzieci, kobiet pracujących. Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres 3 lat na wychowanie dziecka. Skrócić czas oczekiwania na mieszkania, bo to też polityka mieszkaniowa jest bardzo mocno zakorzeniona i powiązana z polityką prorodzinną, jeżeli jest dobrze realizowana. I wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy, a równocześnie w Jastrzębiu, w porozumieniach jastrzębskich, nawet mocniej była podkreślona sprawa wolnej niedzieli. Wolne niedziele i soboty, ponieważ właśnie sprawa niedzieli dla rodziny na Śląsku, w rodzinach górniczych i nie tylko, była od lat już 60., 70. bardzo mocno postawiona. Ten bój o niedzielę z rodziną na Śląsku. Dlatego już u tych początków Związku Zawodowego Solidarność te postulaty prorodzinne tak zostały postawione. Później Solidarność już na początku lat 90. zdefiniowała w swoich dokumentach tą politykę prorodzinną, przyjmując, proszę Państwa, do programu związku, jako załącznik do programu, w całości Kartę Praw Rodziny. W 1995 roku, w 15. rocznicę powstania Solidarności. W
Wtedy także zrodziła się idea, żeby przekazać konkretny dowód i cenny dowód tej deklaracji. Ja miałem zaszczyt jako szef Solidarności uczestniczyć w komisjach papieskich pro familia, czyli dla rodziny, i także Justitia et Pax. Ta komisja Justitia et Pax przygotowywała w konsultacji także z naszym związkiem chrześcijańskim Solidarność encyklikę Centesimus Annos, czyli w stulecie encykliki Rerum Novarum, w której też oczywiście są odniesienia do spraw rodzinnych, ale przede wszystkim pracowniczych. I właśnie wtedy myśmy przygotowali takie jakby taką niespodziankę i konkret dla Jana Pawła II. Wydaliśmy wspólnie z Instytutem Jana Pawła II obszerne wszystkie dokumenty społecznego nauczania Kościoła, katolickiej nauki społecznej. Tamta książka, przywiozłem ją dzisiaj, nie wziąłem na mównicę. Pierwszy tom jest na stole i on został wręczony Janowi Pawłowi II, ale tu nie chodziło o symbolikę, bo proszę Państwa, to wydawnictwo, ono naprawdę utorowało drogę do korzystania ze społecznego nauczania Kościoła, z zapisów konkretnych, żeby to nauczanie, łącznie z Kartą Praw Rodziny, żeby stosować przy tworzeniu rozwiązań ustrojowych w wolnej Polsce. Czyli żeby kształtować rozwiązania ustrojowe w wolnej Polsce. I w tamtych latach właśnie NSZZ Solidarność takie przedsięwzięcie podjął, olbrzymie przedsięwzięcie, olbrzymiej wagi. Przygotowywał projekt obywatelski konstytucji, który poparło w końcowej fazie już zbierania podpisów ponad 2 400 000 osób. Projekt obywatelski składany w momencie, gdy w Polsce rządziła lewica postkomunistyczna. W bardzo trudnym momencie. I tam właśnie w tym projekcie, proszę Państwa, zapisaliśmy, inspirowani katolicką nauką społeczną i Kartą Praw Rodziny, zapisaliśmy bardzo wiele konkretnych spraw, które, powiem szczerze, prosi się, żeby zostały zapisane wreszcie w Konstytucji Polskiej, bo trzeba jasno w tej refleksji po tych kilkudziesięciu lat stwierdzić, że jeżeli w sprawach praw rodziny, w sprawach rodziny, czyli uwzględnienia także wyższości prawa naturalnego nad prawem stanowionym, jeżeli nie zapiszemy tych spraw w ustawie zasadniczej, to bieżące koniunktury polityczne burzą te prawa rodziny, zagrażają. Dlatego niesamowicie ważne jest, żeby łącznie z prawem do ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci, bo to jest prawo także rodzinne, prorodzinne, żeby starać się znaleźć duży konsensus sił społecznych w Polsce. I mi się wydaje, że to jest możliwe. I po prostu zapisać to w projekcie konstytucji. Ja, tak jak zapowiedziałem, będę skracał wystąpienie, ale tu jednak przedstawię, co myśmy w projekcie Konstytucji Solidarności, jeśli chodzi o rozwiązania prorodzinne, zapisali. A proszę Państwa, zanim to powiem, chciałem przypomnieć, że gdyby projekt Konstytucji Solidarności i projekt Zgromadzenia Narodowego, tak zwany projekt Kwaśniewskiego, zostały poddane referendum alternatywnemu do wyboru, którą konstytucję wybieramy, to sondaże, zarówno wewnętrzne nasze, jak nawet te oficjalne, pokazywały, że wygrywaliśmy tą walkę o konstytucję właśnie, że konstytucja obywatelska, czyli oparta o tego suwerena autentycznego, konstytucja obywatelska wygrałaby, byłaby przyjęta przy takim przecież niekorzystnym układzie sił. I tak szybko, postaram się jak najszybciej, bo może nie szybko, przypomnieć, już w preambule właśnie, bardzo ważny jest ten kluczowy zapis w preambule, przed wezwaniem do Boga, które oczywiście w projekcie Solidarności było, oparcie się prawa stanowionego na prawie naturalnym. To jest bardzo ważne, bo wtedy nie przypilnujemy tych kwestii prawa rodzinnego. Później w artykule pierwszym państwo zdefiniowane jako wspólne dobro, to też jest zaczerpnięte i z Karty Praw Rodziny, i
z nauczania społecznego Kościoła. Państwo jako wspólne dobro i następnie już w artykule 7 piszemy o gwarantowanej własności i dziedziczeniu. Bo co jest kluczowe, jeśli chodzi o pozycję rodziny? Własność, własność rodzinna. Pamiętacie Państwo, Solidarność w związku z tym proponowała referendum uwłaszczeniowe, które 90% uwłaszczenia zostało poparte. Właśnie też z punktu widzenia własności, żeby rodzina nie była skazana tylko na etatowe, często niskie wynagrodzenia czy płace, ale żeby miała, budowała swoją własność, własność rodzinną. Zresztą uchwaliliśmy tą ustawę uwłaszczeniową za czasów akcji wyborczej Solidarność, ale prezydent Kwaśniewski zawetował w ciągu kilku dni. W 2000 roku zostało uwłaszczenie powszechne, tak jak wiele ustaw prorodzinnych zawetowane przez ówczesnego prezydenta. Czyli gwarantowanie w artykule 7 własności dziedziczenia i co jest zapisane w artykule 7, który definiuje system ekonomiczno-społeczny. Jako ktoś powiedział barwnie rynkowo-solidarnościowy. Nie ma ponoć w języku polskim takiego sformułowania. Ja pamiętam, miałem na konferencji chrześcijańskich związków zawodowych problem z przetłumaczeniem był tego słowa na język francuski i angielski. Co to znaczy system rynkowo-solidarnościowy? Bo nie wystarczy tylko system gospodarki rynkowo-społecznej, tak jak Niemcy mają. Rynkowo-solidarnościowy. A skąd mamy to słowo solidarność jako tą domenę? W której komórce? W rodzinie. Solidarność jest domeną rodziny. Ta solidarność jest mała, ale przecież to niewielkość litery tu jest istotna. I tu właśnie piszemy, co w artykule 7 piszemy, definiując system. System się charakteryzuje także samodzielnością ekonomiczną rodzin. Czyli ma być gwarantowana, ma być dążenie do samodzielności ekonomicznej rodzin. W artykule 9 piszemy o ochronie życia. Właśnie w Konstytucji, żeby to było zapisane. Żeby nie wykorzystywać rozwiązania ustawowego do takiego rozprowadzania elektoratu. Konfrontowania Polaków. I nie tylko Polaków. Następnie w artykule 11 też mówimy o ochronie prawnej życia rodzinnego. Dosłownie. W Konstytucji to musi być zapisane. W artykule 14, który jest najbardziej obszerny, jeśli chodzi o rozwiązania prorodzinne, w projekcie Konstytucji proponowaliśmy, rodzina i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną państwa. To też musi być zapisane w Konstytucji. Bo może być ustawa chwilowa, dosłownie, doraźna, no i później przyjdzie jakiś inny układ polityczny i następuje likwidacja. Tak jak było kiedyś z dodatkiem rodzinnym uchwalonym przez AWS, pamiętam, przez 3 lata funkcjonował i kilka miesięcy przed wyborami prezydenckimi, pan prezydent Kwaśniewski, bo odnawialiśmy tę ustawę, zawetował. O dodatku rodzinnym, czyli nawet o czymś takim pamiętali, żeby zawetować. Proszę, proszę zwrócić uwagę na tą dziwną czujność. I w artykule 14 następnie o co się upominamy? To jest kluczowe. Państwo w polityce gospodarczej społecznej, w tym podatkowej, uwzględnia interes rodziny. Proszę Państwa, do tej pory dobrze, bardzo dobrze, że mamy 500+. Ale jak, proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo wiecie, jesteśmy jedynym krajem spośród krajów Unii Europejskiej, że nie mamy prorodzinnego systemu podatkowego. Prorodzinny system podatkowy formalnie, to znaczy, że kwota podatku, żeby była powiązana z kwestią posiadania ilości dzieci czy osób na utrzymaniu w rodzinie, czy jako rodziny. Myśmy wprowadzili dwukrotnie jako Akcja Wyborcza Solidarność i Związek Solidarność ustawę o podatku prorodzinnym, która uzależniała, czy zwiększała, przepraszam, wolną kwotę od podatku w zależności od pierwszego dziecka, drugiego. Od drugiego zwyż to była ta kwota już na każde dziecko 1/2. Od pierwszego, drugiego 1/3. Dodatkowa wolna kwota od podatku. Czyli w sumie dla rodziny 4-5-osobowej to już praktycznie podatek, gdy osoby miały dochód opodatkowany, zerował się. Próbowaliśmy też zastosować tak zwany iloraz podatkowy. Na przykład we Francji prorodzinny system podatkowy jest ilorazem podatkowym określany. Czyli w artykule 3 w Konstytucji Solidarności my to definiujemy, że ma być system prorodzinny, podatkowy. Na pewno Prawo i Sprawiedliwość rozważa tę sprawę, skoro pani minister już nie ma.
I następnie w artykule 14 z takich ważnych rzeczy, bo jest dużo zapisów dotyczących rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji mają prawo do szczególnej pomocy ze strony państwa. No to jest realizowane teraz w ustawie o 500+, ale to powinno być w konstytucji. Następnie w artykule 14 są zagwarantowane prawa rodziców do wychowania i nauczania zgodnie z przekonaniem. To jest bardzo ważne. Dalej w artykule 14 matka po urodzeniu ma prawo do szczególnej opieki państwa. W konstytucji to jest zapisane. W projekcie miała być konstytucja. I ochrona praw dziecka też jest, szczególna ochrona praw dziecka, czyli i także zapisana w projekcie konstytucji. Później jeszcze odnosimy się do praw rodziny, jeśli chodzi o nauczanie religii, do zapewnienia dzieciom wychowania religijnego zgodnie z przekonaniami rodziców. I także takie ważne zapisy jak nabycie obywatelstwa polskiego przez dzieci. To są te regulacje, oprócz tych innych jeszcze, o których chciałem powiedzieć. A teraz wracamy do tej rzeczywistości naszej, bardziej związkowej. I proszę państwa, w statucie Solidarności, nie będę już cytował, żeby czasu nie zabierać, jest w podstawowych, w rozdziale dotyczącym podstawowych obowiązków związku i celów sześciokrotnie są wymienione cele związane z rodziną, z obroną praw rodziny, z obroną dochodu, godziwego wynagrodzenia. I wracając do takich kwestii, które są inicjatywami związku, także inicjatywami legislacyjnymi, to chciałem przypomnieć o takich ważnych sprawach, jak właśnie na przykład inicjatywa związku w obronie życia, o której praktycznie nikt tu, być może nieliczne osoby pamiętają. Bo to też się wiąże przecież z działaniami na rzecz rodziny, a Związek Solidarność, nie wiem, czy państwo pamiętają, już w 1990 roku, w dniu imienin księdza Jerzego Popiełuszki, 23 kwietnia 1990 roku, podjął uchwałę na zjeździe, że opowiada się za życiem odpoczęcia, ochroną życia odpoczęcia. I w następstwie tej uchwały także, między innymi to też inspirowało nas do przyjęcia szerokiej karty praw rodziny, gdzie jest ochrona życia także wyartykułowana, ale gdy w Polsce w 1996 roku właśnie prezydent Kwaśniewski i SLD wprowadziło znowu proaborcyjną ustawę, to Związek Solidarność, korzystając ze swojej reprezentacji senackiej i z pomocy kilkunastu senatorów, szczególnie z klubu PSL wtedy, złożyliśmy zaskarżenie ustawy aborcyjnej do Trybunału Konstytucyjnego w 1996 roku po wizycie Solidarności, po wielkiej pielgrzymce 11 listopada 1996 roku do Rzymu. Wtedy także nie było w Polsce konkordatu. On był tylko, był projekt w pewnym sensie jeszcze przez rząd Suchocki sformułowany przez ministra Skubiszewskiego, ale SLD nie chciało zaakceptować konkordatu. I wtedy, proszę państwa, myśmy do Trybunału Konstytucyjnego ustawę aborcyjną zaskarżyli i wygraliśmy to. I gdy w 1997 roku Akcja Wyborcza Solidarność wygrała wybory, to decyzja Trybunału została przyjęta przez Sejm. Bo wtedy jeszcze decyzje Trybunału Konstytucyjnego były głosowane w Sejmie. I równocześnie został przyjęty konkordat, który jest bardzo kluczowy dla zagwarantowania praw rodziny w Polsce. Bo to jest powiązanie właśnie między kartą praw rodziny, porządkiem, umową międzynarodową z Kościołem i z prawem stanowionym tutaj w naszym kraju bezpośrednio. Wracając do takich spraw współczesnych, już będę, tak jak, nie będę głosowny, jak powiem, że będę kończył, bo rzeczywiście będę kończył. Działania związku w ostatnim okresie koncentrowały się, oprócz tych, o których mówiłem, które wynikały z projektu konstytucji, zresztą wiele tych działań, o których tutaj czytałem, było podejmowanych, tak jak wspominałem, w parlamencie w latach 97-2001, ale
Bardzo wiele zostało zawetowanych. Część jednak udało nam się wprowadzić prorodzinnych rozwiązań, ale wracam do bardziej do współczesności. Związek od pewnego czasu, realizując tą politykę prorodzinną, wyraźnie mówi nie tylko o podwyższeniu płacy minimalnej, żeby rodzina miała dochód, ale o takim wynagrodzeniu, żeby ono było wynagrodzenie godziwe, godne. To znaczy, żeby właśnie było wynagrodzeniem pozwalającym utrzymać się rodzinę materialnie. Stąd nawet to nasze pojęcie godne, godziwe wynagrodzenie zostało jakby wyartykułowane w działalności innych związków zawodowych w Europie. W ostatnim okresie, jeśli chodzi o prorodzinne działania, Państwo na pewno to śledzą, jest propozycja związku, inicjatywa legislacyjna dotycząca wolnych niedziel, dosłownie także wolnych niedziel handlowych. Ona wzbudza też dużo emocji, nawet kontrowersje, nawet w obozach, w obozie prawicy czy centroprawicy na pewno. I chciałem tutaj, równocześnie przesyłając w imieniu przewodniczącego związku Piotra Dudy podziękowania za zaproszenie na tą konferencję, równocześnie pozdrowienia dla uczestników, chciałem zacytować to, co Piotr Duda mi powiedział kilka dni temu, żebym powiedział na tej konferencji do pani minister, że jeżeli nie będzie czterech niedziel z ograniczeniem handlu, czyli niedziel dla ludzi, także dla tych pracowników, to będzie wniosek Solidarności, żeby z nazwy Ministerstwa Pracy i Rodziny chwilowo wykreślić słowo rodziny. To ja dosłownie cytuję Piotra Dudę, bo to związkowcy, proszę Państwa, muszą mówić konkretnie, radykalnie, żeby po prostu politycy no, zdali sobie sprawę, że to nie ma przelewek. Czyli przekazuję to dosłownie jako takie posłanie Piotra Dudy dla pani minister, ale także na tą konferencję. Pełny materiał, proszę Państwa, z wystąpienia przedstawię do publikacji po tej konferencji. No, on jest dosyć obszerny. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego wystąpienia i mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy. Dziękuję bardzo.